Na jakim miejscu znajduje się cyfra 3 w liczbie 4356? Na początek warto napisać, co tak naprawdę oznacza ta liczba, z czego się składa. Wiemy, że w systemie dziesiętnym, czyli tym, z którego korzystamy na co dzień, kolejne cyfry oznaczają, patrząc od prawej strony, z ilu jedności, dziesiątek, setek i tysięcy itd. składa się liczba naturalna. Użyjmy różnych kolorów i napiszmy ją jeszcze raz. To jest 4000, 4356. A to jest równe sumie tych liczb, które czytałam, czyli 4000, zapiszmy, 4000 plus 300 plus 50 dodać 6 plus 6. Czyli mamy tutaj 4000, czyli 4 razy 1000, 4000. Tutaj mamy 300, 300, 300, czyli dodać 300. Dodać 50, czyli 5 dziesiątek. 5 dziesiątek. Dodać 6, czyli 6 jedności. 6 jedności. Zatem jeśli pytają nas, na jakiej pozycji znajduje się cyfra 3, to widać, że to jest to miejsce setek. To jest pozycja setek. To jest cyfra jedności. Tutaj mamy cyfrę dziesiątek. Trzy to jest cyfra setek, tak jak powiedzieliśmy. A cztery to cyfra jaka? Zgadza się, cyfra tysięcy. Na jakim miejscu znajduje się cyfra 3 w liczbie 4356? Na miejscu setek. Na miejscu setek. To jest cyfra setek. Im więcej zrobisz takich ćwiczeń, tym prostszy okaże się ten temat.